Cześć. Cześć! Jesteśmy właśnie przed ustawieniami. Ja biorę udział. I będzie się działo. Czuję, tak, że się będzie działo. Czuję. Więc będziemy później będę zdawać relacje, jak co się u mnie zadziało. Nie, 2 tygodnie później. Tak, teraz musimy. Nie, miesiąc później. 30 dni nie możemy nic mówić, żeby doszło do wymiany energetycznej i DNA. Jak to się już wszystko wyczyści, to wtedy będziesz mogła opowiadać, dobra, co się zadziało. A wcześniej będzie odcinek z Ewą, wywiad, więc... Do zobaczenia. Pa. Lecimy, bo rody na nas czekają. Pa! Otóż to, sama doświadczyłam na własnej psyche i duchu tego, jak wspaniałą osobą jest nasz dzisiejszy gość, Ewa Miriam Gomułka. To jedna z pierwszych psychologów tradycyjnych w Polsce, która do swoich narzędzi terapeutycznych dołączyła ustawienia systemowe, których notabene uczyła się od samych uczniów Hellingera. Od ponad 20 lat jest psychoterapeutką, działa holistycznie. Patrzy na każdego jak na integralną całość. Łączy podejście biznesowe z rozwojem osobistym i duchowym. Prowadzi konsultacje indywidualne i terapię par. Wspomaga również właścicieli firm, menadżerów, liderów, członków zespołu, naprawia relacje, pracuje nad poprawną komunikacją i budowaniem zaufania. Pomaga rozwiązywać kryzysy, wdraża wartości, buduje zespoły, leczy wypalenie zawodowe, stawia na świadomy rozwój osobisty. To prawdziwy skarb mieć w swoim zasięgu taką osobę. Z jednej strony profesjonalna terapeutka, a z drugiej strony otacza czułą opieką, pełna zrozumienia dla każdego etapu, na którym się znajdujemy. Ewa to wymarzona terapeutka, szczególnie dla osób wysokowrażliwych. Sami zobaczcie i posłuchajcie. Cześć, tu Peri. Tu Ewa. Witamy w Kupie Chrustu. Tak, poruszymy bardzo ważny temat dotyczący terapii, a konkretnie chodzi o podejście holistyczne. Dlaczego to jest takie ważne i dlaczego każdy, kto wchodzi na ścieżkę rozwoju wewnętrznego, powinien szerzej spojrzeć na te zagadnienia? Ja w ogóle wywodzę się z takiej terapii gestalt, choć po jakimś czasie zaczęłam korzystać z takiego podejścia zintegrowanego, czyli z różnych metod psychoterapii, ale też zauważyłam, pracując jakby na bieżąco, że i w tej szkole terapii była bardzo ważna praca z ciałem. I tam się uczyliśmy oddechu, kontaktu z ciałem. Jeszcze do końca tego wtedy nie rozumiałam. Wydawało mi się, wow, takie fajne, mamy wizualizację, oddychamy. To jest ciekawe, wytrząsanie stresu i dopiero jakby z czasem, z latami na tej psychoterapii obserwowałam klientów i tak mówię, no dobrze, ważne jest ciało, nasze samopoczucie, nasze zdrowie, nie tylko ta emocja. Ja ciągle o tych emocjach, często klienci do mnie przychodzili, szczególnie jeszcze na początku, ponad 22 lata temu, to było rzadkość, kiedy przychodził do mnie mężczyzna na terapię. Ja go pytałam, jak się czujesz? On mówił, że dobrze, jak u lekarza. więc ja uczyłam ludzi od początku nazywać emocje. No ale jak już ten mój szał z tymi emocjami przyszedł, no dobra, one są ważne, ale dlaczego są takie ważne? No to okazało się, że wszystko to, co myślimy w głowie, wpływa na nasze emocje, a to się odzwierciedla w naszym ciele. Tak? Więc te nieujawnione emocje albo zalewające nas emocje po prostu powodują, że w naszym ciele mogą się pojawić różne dyskomforty, choroby, stąd podejście holistyczne. Mhm. Że człowiek jest całością integralną, no tak? Że ma ciało, mamy swój umysł, mamy swoje emocje, no i po jakimś czasie zaczęłam nazywać to, że też mamy duszę. Tak, to był taki czas, jak zaczęłam, na początku to bardzo nieśmiało mówiłam, czyli jak robiłam szkolenia na przykład z inteligencji emocjonalnej, bo też zajmuję się szkoleniami, to zawsze rysowałam takie kręgi, mówiłam, wyobraź sobie, że to jesteś ty, tu mamy ciało, potem mamy umysł, emocje i tam
w kółeczku, a tu w środku mamy duszę. Teraz o tej duszy dosyć głośno mówię, bo też wyraźnie widzę, że to jest bardzo ważne, nie? Że to jak my chorujemy, tak? Jak nasza dusza choruje, to bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na to, co ją uzdrawia. I czasami uzdrowienie idzie przez ciało, a czasami uzdrowienie idzie przez umysł, a czasami uzdrowienie idzie przez emocje. Jak to uwalniamy, ale musimy to wszystko zintegrować. Jak dobrać najwłaściwszą drogę do zadowolenia duszy? Jak to zrobić? Jak do mnie trafiają osoby na sesję pierwszą, to totalnie się zmienił mój sposób pracy od jakiegoś czasu, bo ja pierwsze zaczynam wypytywać o ciało. Najpierw co cię do mnie sprowadza, a potem pytam o ciało. I czasami niektórzy się na mnie dziwnie patrzą, ale pytam, czy uprawiasz jakiś sport, czy masz kontakt z naturą, czy w ogóle jakiś ruch jest w twoim życiu obecny, co jesz, czy pijesz wodę, czy uzupełniasz suplementy, kiedy ostatnio robiłeś badania. I ja wiem, że niektórzy są zdeprymowani, no tak. Przyszli na terapię. Pani od psychiki. A ona się w lekarza bawi. I czasami mówię, bo bardzo dużo razy mi się zdarzyło, że pracowałam z emocjami, z umysłem, a tego kogoś ciało chorowało. I mówię, co jest, o co chodzi? A ponieważ jestem takim szperaczem, że bliska jest mi dusza, ale też muszę się dowiedzieć. Więc szperam. Kiedyś pamiętam, że dużo ludzi przychodziło do mnie z takimi niestabilnymi emocjami, albo napady złości, albo taki płacz i wycofanie. I gdzieś wyczytałam, to do mnie zawsze wszystko samo przychodzi, więc gdzieś wyczytałam, że jest coś takiego jak tężyczka. I okazuje się, że bardzo dużo ludzi ma brak magnezu w organizmie, wszystkich witamin z grupy B. I bardzo mi to ułatwia pracę, bo ja tu się z klientem zmagamy wspólnie, znaczy on się zmaga, ja mu towarzyszę, bo tak na tym polega terapia, nad jego umysłem, emocjami, próbujemy dotrzeć do tej duszy, a to ciało jest tak obolałe, tak chore, że to zajęcie się od razu ciałem bardzo pomaga w uzdrowieniu. Więc dobra droga ku uzdrowieniu jest rozpoczęcie pracy z ciałem i badanie, co jest z naszym ciałem. No, nie bez powodu ktoś powiedział, nie pamiętam kto, może ty będziesz wiedziała, że ciało jest świątynią duszy. Ktoś to mądry powiedział, ale ja to teraz dobrze czuję. Kiedyś w ogóle nie rozumiałam, tak, takie ważne i zajeżdżałam swoje ciało. Tak, a teraz bardzo na nie uważam. Też przerabiam tą lekcję. Nie ukrywam, że mi bardzo pomógł prezent, który dostałam, smartwatcha. I w momencie, kiedy okazało się, ile powinnam wykonać minimum kroków, żeby moje ciało miało odpowiednią ilość ruchu, jak sobie porównałam to z tym, ile na co dzień wykonuję, kiedy nie pilnuję tego, no to się złapałam za głowę, bo faktycznie to się później przerzuca na jakość snu, na jakość nastroju, na wydajność w pracy. I tak jak kiedyś sobie myślałam o tym, że nie mam czasu na uprawianie sportu, tak teraz okazało się, że opłaca się uprawiać sport. I to sport to nawet za dużo powiedziane, bo wystarczy spacerować odpowiednią ilość czasu w odpowiednim tempie. I wtedy energetyka wzrasta. Nie ma takich momentów, kiedy siadam i po prostu marzę o tym, żeby, nie wiem, oglądać serial, czy pójść spać, czy no takie, wiecie, nie chcę mi się. Nie mam siły, nie tak, dam rady. Tak. W momencie, kiedy się regularnie uprawia sport, ruch, to tego nie ma. Tak, to jest prawda. Ja też przy tym ciele bardzo mocno skupiam się na oddechu. Jak do mnie przychodzi osoba do gabinetu, to ja bardzo często skanuję. Oni myślą, moi klienci, nawet nie pacjenci, są moi klienci, że co, ja ich tak przenikam wzrokiem. Co ona tak patrzy? A ja po prostu często patrzę na klatkę piersiową i przeponę, jak widać, jak ktoś oddycha. I my bardzo płytko oddychamy. Nie mamy dotlenienia. Jak zaczynam zwracać ludziom uwagę, to nagle jest takie... Mogę odetchnąć. I zasiada się u mnie w tym fotelu i ja
na drugi, trzeci, czwartej sesji, zależy kto jest gotowy, uczę po prostu najprostszych ćwiczeń, technik oddechowych, czyli takiego świadomego oddychania, że nabieram to powietrze, obserwuję jak ono do mnie wpływa i wypuszczam. I że ten oddech przecież to jest życie. I tego też mnie nauczyła szkoła terapii. Chociaż tak jak mówię, no wtedy tego zupełnie nie rozumiałam, ale ja miałam nawyk oddychania. Mi bardzo dużo razy z sytuacji stresowej wyciągnęło to, że sobie przypomniałam, oddychaj. Mhm. I to ma takie znaczenie, że jak my to robimy świadomie, to zasilamy swoje ciało, relaksujemy umysł, wyciszamy układ krążenia, możemy się odprężyć, tak? No i przede wszystkim się dotleniamy. A jeszcze dodatkowym efektem, jak robimy to na przykład licząc w myślach, nabierając oddechy, liczymy na przykład do trzech, przytrzymujemy, liczysz sobie do sześciu i wypuszczasz powoli ustami, licząc do dziewięciu. Ważne jest, żeby było nabierać nosem, przytrzymywać, wypuszczać ustami. I jak ty to robisz świadomie, to twoje ciało ci podziękuje za to. Czasami to może być takie kilka minut i jesteś mega zrelaksowana, nie? Mm-hmm. No tutaj znów się odniosę do tego małego gadżetu, który ma również taką opcję, że można włączyć sobie tryb relaksu, właśnie ćwiczenie z oddychaniem przeponowym. I jest programik, który pomaga nam utrzymać rytm. Technika też może być naszym sprzymierzeńcem. Dokładnie, dlatego ja nigdy nie mam jednego, że nigdy nie mam jednej palety metod dla jednej osoby. Że bardzo ważne, żeby ten terapeuta, to się chyba teraz nazywa podejście holistyczne, albo właśnie ta terapia zintegrowana, gdzie my patrzymy na klienta jako na całość, więc zaglądamy do ciała, do umysłu, do emocji, próbujemy skontaktować go ze swoją duszą, ale też zwracamy uwagę na ród, czyli co się wydarzyło w twojej rodzinie. Ja też, był taki czas, że właśnie już było to ciało, już były umysł, emocje, już ta dusza była przeze mnie, no bo, zobacz jak ja o tym mówię, nie? Tak. Już ta dusza, jakaś dusza, teraz już wiem, moja dusza, ale wtedy miałam takie jeszcze nieśmiałe podejście i odkryłam taką metodę i to mój nauczyciel uniwersytecki zaprosił mnie pierwszy raz na ustawienia systemowe. Ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest, ale zobaczyłam, że to działa. I po jakimś czasie, jak już tam zakończyłam sobie edukację w szkole psychoterapii, później zrobiłam sobie szkołę trenerów umiejętności psychospołecznych i mówię do tej mojej nauczycielki, mówię, słuchaj, to może ja te ustawienia, szkołę, bo oni zaczęli akurat ją wprowadzać do Polski, a ona tak na mnie patrzy i mówi, czekaj, czekaj, mówi, ja cię nie przyjmę teraz na tą szkołę. I ja już taki, wiecie, grzeczna uczennica, zgłasza się, że to ja coś ze mną nie tak jest. A ona mi powiedziała, my na szkołę ustawień przyjmujemy od 34 roku życia. I tłumaczyłam, że to chodzi o to, żeby ludzie nabrali już pewnego doświadczenia i zaczęli umieć patrzeć z szacunkiem i uznaniem na rodziców. Bo jak ty jako terapeuta masz niezałatwione z rodzicami, to możesz się zbyt mocno zintegrować z klientem i najeżdżać na jego rodziców. Tak. A ty masz ich uszanować. Tak? Te losy ciężkie i tak dalej. Ja teraz jestem z przepotężnym szacunku do tego, że cokolwiek się w tym rodzie wydarzyło, to po prostu to też jest ważne i na nas wpływa. I że te wszystkie traumy rodowe, coraz więcej badań jest na ten temat, które one na nas wpływają, więc nie możemy o tym zapominać. Tak. No to jest bardzo zacne i mądre, że trafiłaś na takie osoby. Tak. Bo jeszcze do niedawna było takie założenie, że uczymy się wszystkiego jak najszybciej, tak. żeby z tego budować swoją przyszłość, karierę, tak. A tymczasem uznanie tego doświadczenia życiowego w przypadku terapeutów ma olbrzymie znaczenie. Ja miałam w ogóle szczęście do nauczycieli, ale już w ogóle miałam szczęście od samego początku, bo ktoś mnie kiedyś pytał, a jak się rozpoczęła twoja ścieżka rozwoju? I moja ścieżka rozwoju rozpoczęła się tak świadomie w liceum. Chodzono po szkołach wtedy, wchodził nurt socjoterapii, ale nikt wtedy socjoterapii nie traktował do tego, żeby pomagać biednym, zagubionym młodym ludziom, tylko chodzili i chcieli jakoś z nas zainteresować, więc kto się interesuje psychologią, to zapraszamy na warsztaty dla młodzieży. Ja się tam zapisałam i tam się okazało, że uczymy się o emocjach, uczymy się o ciele,
Pamiętam trening autogenny, jak nam zastosowali. Oczywiście na początku się chichraliśmy, no bo to trzeba było się położyć, zamknij oczy, więc zanim ta fala naszych młodych umysłów się wyciszyła, to ha, 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 hi, hi, hi. Ale ja potem widziałam, że to jest mega zbawienne dla nas. I to mnie wyposażyło później w to, że ja wiedziałam, co ja chcę w życiu robić bardzo szybko. Że chcę pomagać ludziom. No nie wspomnę, że zaczynałam od liceum medycznego i mama mi pukała, dziecko, ty się do szpitala nie nadajesz. I trochę wiem, co ona mówiła, bo ona widziała, że ja chcę pomagać. Chyba nie miała pomysłu, jak mnie w tym ukierunkować, ale wiedziała, że to nie będzie szpital. No ja potem szybko, potem liceum medycznym, chyba 2 lata przepracowałam w służbie zdrowia i biegłam stamtąd. Ale to też, to moje doświadczenie medyczne mi pomogło w tym później do tego ciała wrócić. Tak, tak. Mm. No, ta wiedza jest niezwykle ważna. Mm. Jak ja sobie teraz pomyślę, co ja tam przeszłam, to nie wszyscy tak muszą. Teraz wszystko idzie szybciej. Tak. Nie? To teraz idzie szybciej, natomiast bardzo ważna jest ta świadomość, na co zwrócić uwagę. Nie? I ja często równolegle, czy na terapii, właśnie mówię, zadbaj o dietę, zrób sobie badania, idź na, właśnie na ten spacer do natury, czy na jogę, pooddychaj. Mówię to od razu. Tak, że ile ważnych rzeczy musisz prowadzić do swojego życia, ale po kolei. Tak, jeśli bardziej ci doskwiera ciało, zajmij się ciałem. Czasami mi się zdarzało kogoś odesłać z gabinetu, bo widziałam, że ktoś wchodzi i jego ciało tak cierpi, że ja wiedziałam, że my się nie, jak mamy zająć się czym innym, jak ty musisz tego bólu się pozbyć. Więc czasami mówiłam, proszę, żeby zrobić coś badania i tak dalej. I zaczął już proces leczenia i wtedy możemy spokojnie sobie pracować. Tak? Ja nie jestem zwolennikiem od razu rzucenia się na mocną medycynę. Natomiast czasami nie ma wyjścia. Ja czasami patrzę i widzę, że pacjent cierpi i odsyłam do zaprzyjaźnionych lekarzy, psychiatrów. Mm-hmm, bo od tego tak. Też nie możemy uciekać. Tak, tak, tak. To wszystko jest bardzo ważne. Tak, tak. Hej, hej, tu Ufology. Wasz unikalny sklep z odzieżą upcyclingową, gdzie moda spotyka się z ekologią i innowacją. W dzisiejszych czasach, kiedy dbanie o środowisko staje się coraz ważniejsze, my wnosimy nasz wkład, oferując stylowe i odpowiedzialne rozwiązania w świecie streetwearu. W naszym sklepie znajdziecie unikatowe ubrania, które powstają z wysokiej jakości zrównoważonych materiałów, odbierając im szansę na zmarnowanie. Tworzymy nie tylko wyjątkowe, ale również trwałe i komfortowe kreacje, które pokochacie nosić na co dzień. Odkrywajcie najnowsze trendy, podążając za etyczną modą i wspierając lokalnych artystów, którzy z pasją przekształcają zużyte materiały w fantastyczne, oryginalne projekty. Nasza odzież upcyclingowa sprawi, że poczujecie się pewni siebie, wyrażając swój styl i jednocześnie przyczyniając się do ochrony naszej planety. Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu na Etsy. Szukajcie Ufology Gallery. Link znajdziecie pod filmem. Tam odkryjecie niezwykły świat, który tworzymy. Pamiętajcie, że wybierając naszą odzież, macie realny wpływ na zmniejszenie marnowania zasobów i promowanie zrównoważonej mody. Dołączcie do naszej wspólnoty i bądźcie częścią tej inspirującej rewolucji. Myślę, że w ogóle najlepszym podejściem jest właśnie zintegrowanie tych wszystkich, tak. Całej tej wiedzy, która nas otacza, bez negowania ani medycyny alternatywnej, ani tradycyjnej, tak. No bo wszystkie te osiągnięcia i farmakologii, i medycyny tradycyjnej po coś są, tylko tak naprawdę mamy narzędzie, którego powinniśmy nauczyć się świadomie używać. Tak, dokładnie. Co wybrać? Tak, tak, tak. No, życie nam pokazało, ostatnie wydarzenia, że nie należy ciemno ufać danym, które są przesyłane przez media. Tak, tak, główne nurty przekazu, wiadomości, tylko rozeznać się, zobaczyć co, gdzie, jakie wiadomości spływają i wybrać dla siebie to, co czujemy, że jest dobre, bo nasze ciało, podświadomość doskonale wie, czego nam trzeba. Dokładnie. Serce wie, czego nam trzeba. Tak, i dlatego ja uczę, ja zawsze mówię tak, jak ludzie już teraz sobie na więcej pozwalam odważniej i zawsze mówię tak, na koniec, jak już tak się tam czasami pomądrzę na tych różnych sesjach, szkoleniach, to mówię, na końcu słuchaj siebie, zapomnij, co powiedziała Gomułka. W ogóle się nie przywiązuj do tego, może ja tutaj w ogóle jakieś głupoty do ciebie gadam. Jeżeli nic z tobą nie zarezonowało, to puść. I ja wielokrotnie miałam tak, że ktoś na przykład mi mówił, nie jedź do tej osoby na warsztaty, to nie jest dla ciebie. A ja jestem takim trochę wywrotowcem,
jak ten ktoś do mnie wracał, ten warsztat, ta technika, ta metoda, to mówię, dobra, pójdę sprawdzę, przecież co mi szkodzi, no najwyżej wydam pieniądze i stracę troszkę czasu, albo zyskam, tak? I chodziłam, badałam i najczęściej jak siebie posłuchałam, to było dobre. Jak gdzieś jechałam na jakieś warsztaty, mój brzuch mówił, nie jedź, daj spokój, a głowa mówi, zapisałaś się, umówiłaś się, jedź, to najczęściej dostałam po głowie za to. Mhm. Albo fizycznie, albo jakimś napięciem zareagowałam, albo ktoś mnie zaatakował tam w tym miejscu na różne sposoby i potem mówiono tak. I ciało mi na końcu powiedziało, no widzisz, mówiliśmy ci. No tak, też wszelkie terapie mogą nieść z sobą pewną pułapkę, tak. Mianowicie uzależnienie, bo w momencie, kiedy nie mamy tej świadomości, tego kontaktu z sobą, możemy na poziomie podświadomym szukać tak naprawdę opiekuna, rodzica, złotej piekunki, tak, złotej pigułki. Tak, tak. Zdarza się, że o tym też mówiłyśmy w jednym z odcinków Kupy Chrustu, że trafia się na terapeutę, który staje się takim guru, autorytetem, który jak złapie takiego pacjenta, który potrzebuje właśnie, zaczyna się tworzyć przedstawienie proces, no nie? Że ja potrzebuję rodzica, a ktoś potrzebuje wyznawcy. I wtedy zaczynają się niebezpieczne relacje. Więc warto sobie zadawać co jakiś czas pytanie, czy ja tego naprawdę potrzebuję. Bo bardzo łatwo jest przegapić przeróżne momenty, które są takimi czasami niuansami, ale właśnie tak jak powiedziałaś, ciało zaczyna już nie chcieć chodzić na taką terapię, albo... Coraz rzadziej przychodzą, unikamy, ale też jest tak, że nawet nie zauważamy, bo nam się to podoba, bo na przykład terapeuta nam mówi to, co chcemy usłyszeć, nie? A ja zawsze mówię, że dobry terapeuta nie zawsze ci powie to, co chcesz usłyszeć, że czasami powie ci coś trudnego. Jedna z moich klientek kiedyś powiedziała do mnie, że ty to jesteś tak jak taka psia mama, raz gryziesz, raz poliżesz, bo ja mocno mówię, zobacz, jesteś w tym samym miejscu kolejny raz. Nie? Zawróciłaś. Ja mam w ogóle też takie podejście, to jest taka moja czutka, że jak się spotykam na przykład raz w tygodniu z klientem, to po jakimś czasie mówię, słuchaj, przechodzimy co 2 tygodnie. I ja widzę to, że to jest to niebezpieczeństwo, że ktoś jest przestraszony. To ty mnie tak zostawisz teraz? Albo jak jadę na urlop dłuższy, celowo jeżdżę na dłuższe urlopy, po pierwsze, żeby siebie zregenerować, a po drugie też, żeby pokazać ludziom, że oni mogli beze mnie sobie poradzić. Oczywiście zdarzały mi się sytuacje, zostawiłaś mnie na tyle czasu. I ja wtedy mówię, aha, to już nie jest dobry moment. I się spotykamy co 2 tygodnie. Czasami jak widzę, że ktoś jeszcze potrzebuje tej mojej ręki, to na raz w miesiącu. I miałam gdzieś taką klientkę jeszcze na samym początku mojej drogi pracy z ludźmi, która już zakończyłyśmy i minął jakiś czas i ona tam co jakiś czas do mnie tam takie konsultacje chciała, takie konsultacje. I ja w końcu do niej mówię, posłuchaj, mówi, już wystarczy. No ale i minęły 2 lata, ona się nie pojawiała, dzwoni, pilnie musi się ze mną skontaktować. I przyszła na sesję, całą sesję sama sobie pogadała, sama sobie odpowiedziała i ja mówię, widzisz, ty mnie do niczego nie potrzebujesz. Więc tak, trzeba na to uważać, że tak samo na ustawienia. Jest taka pokusa, że ustawienie za nas załatwi różne rzeczy. I ja to powtarzam do znudzenia, jak zaczynam warsztaty, jak opowiadam coś o ustawieniach, że nie chodź zbyt często, bo to nie jest witamina C. I to jest 50% tego, że to ci w czymś pomoże zrozumieć, pokazać. A drugie 50% to jest twoja praca. Tak? Dlatego ja też często na koniec ustawień mówię jakieś tam, nie wiem, o psychoterapii, o tym, żeby ktoś poszedł do specjalisty. Chętnie nie poznaję niektóre metody, może nie tak dogłębnie, ale po to, żeby kogoś przekierować. Nie? Może potrzebujesz pracy z ciałem, bo traumy się umiejscawiają w naszym ciele. Czasami można je rozpuścić poprzez pracę z jakimś dobrym masażystą, który potrafi to zrobić. Więc albo mówię, idź do naturoterapeuty, więc też dobry terapeuta ma taki fajny zespół różnych zaprzyjaźnionych specjalistów, żeby wiedzieć, do kogo odesłać. I ja na przykład ostatnio konsultowałam moją klientkę po ciężkim zabiegu operacyjnym z moim zaprzyjaźnionym znajomym, który pracuje też na poziomie duchowym, energetycznym. Mówi, ja czuję, że już tu nie mam nic do zrobienia. I on też powiedział,
to też nie do mnie należy, zapytał się siebie ileś razy, też tu nie mam nic do zrobienia i przekierował jeszcze do kogoś. Więc też ta świadomość, żeby nie bawić się w Pana Boga, bo jest taka pokusa, ta praca może spowodować, jak ktoś tak na ciebie patrzy z takim zachwytem i cię pyta o wszystko, że ty nagle będziesz w tym tą taką wyrocznią. Ego złapie przynętę. No, to jest takie, to jest niebezpieczne. A jeszcze że jedna rzecz mi przyszła do głowy, właśnie to, że my czasami w tym rozwoju zaczynamy ganiać od specjalisty do specjalisty, poznawać milion metod naraz i tak naprawdę w ogóle nie zatrzymujemy się w żadnej z nich, nie integrujemy tego, co się nauczyliśmy i tak jakbyśmy chcieli, żeby to ten nauczyciel za nas to zrobił, nie? Czyli totalnie to nie ma sensu, nie? No dokładnie. Ja pamiętam, że moje pierwsze ustawienie, jak na razie jedyne, wybieram się do Ewy, zapraszam na drugie, ustawienia, które były ze 4 albo 5 lat temu, dopiero teraz poczułam, że jest przestrzeń na kolejne, bo one cały czas mi procesowały, te pierwsze. Tak. Więc w momencie, kiedy ma się fokus na samoobserwację, kiedy już ma się trochę tych narzędzi do pracy z sobą, pokusiłabym się o takie stwierdzenie, że jesteśmy dla siebie najlepszymi terapeutami. Czasami potrzeba osoby, która nas wprowadzi ten świat, albo raz na jakiś czas pomoże też złapać dystans w spojrzeniu, tak, żeby przyłapać siebie na ewentualnych kłamstewkach czy iluzjach, które sobie budujemy, to w takim kontekście. Natomiast w momencie, kiedy się przez wiele lat korzysta z terapii, z różnych narzędzi, można już wyciągnąć jakieś wnioski i stworzyć własne systemy pracy z sobą. Tak, tak, tak. Ja sama widzę, co mi pomaga. Ja wiem, że jak jestem bardzo zestresowana, ponieważ kiedyś miałam takie badanie, ktoś mi powiedział, że mój mózg bardzo dobrze pracuje, jak ja jestem zestresowana, jak mam zestresowane ciało. Więc dla mnie jest mega ważne, żebym ja relaksowała swoje ciało, tak? Czyli po takiej wytężonej pracy po prostu znalazła różne metody. No to zresztą dzisiaj wróciłam po nocy w Normobarii po to, żeby zacząć pracować, regenerować się i tak dalej. I bardzo dbam o tą regenerację. Tak jak za dużo pracuję, na szczęście mam też męża, który mówi, zabiorę ci klucze do gabinetu. Albo czekaj, pozdrawiamy Pawła. Tak, a ja mówię, czekaj, mówi, ty już 4 weekendy pracowałaś w marcu, mam nadzieję, że tak nie pracujesz, nie? I ja, dobrze, że mi lustro mówi, że ja, bo ja też lubię swoją pracę, to jest coś takiego, często ktoś mówi, no ty to masz fajnie, bo kochasz swoją pracę, bo ja to miałam gdzieś zawsze w sercu. I ja po prostu zapominam, jak się lubi to, co się robi i czuję, to ja zapominam, że ja pracuję, a ja pracuję sobą, całym ciałem i tak dalej, to wszystko też mnie dotyka. Dlatego ja, osoby, które pracują z innymi ludźmi, też sprawdzajcie, czy wasz psychoterapeuta się superwizuje, czy się rozwija, czy się doszkala, czy przychodzi do was z nowymi metodami, czy jesteście niektórzy ludzie chodzą kilka lat na terapię i ciągle jest to samo. Tak? Więc to też ma znaczenie, żeby, ja wiem, że moje sesje kiedyś wyglądały zupełnie inaczej niż teraz. Co poleciłabyś osobie, która dopiero wchodzi na ścieżkę rozwoju wewnętrznego, wie, że chciałaby skorzystać z pomocy, wsparcia terapeuty. Mm-hmm. Jak szukać tego idealnego? Ja bym tak przekornie powiedziała, że nie szukajcie idealnego. Niech będzie wystarczająco dobry. Natomiast to widać po doświadczeniu, tak, że ktoś odebrał też, był w dobrych szkołach psychoterapii, tak? Albo pisze o tym, że się superwizuje. No może też być tak, że nie zawsze może być prawda, bo wiadomo, że w internecie mogą być różne rzeczy, ale widzimy o tym, widzimy jakby po jego portfolio, po jego podejściu. No jakby zobaczmy, jakbyśmy poszli na przykład do dietetyczki, która nie wygląda dobrze. Tak, jej ciało nie wygląda dobrze. Albo idziemy do kosmetyczki, która jest zaniedbana, czy z fryzjerki, tak? Oczywiście jest takie powiedzenie, szewc bez butów chodzi, no ale jeśli masz ludzi do siebie przekonać, to dobrze by było, żebyś miała trochę poukładane życie, czy miał, tak, poukładane życie, żeby było widać, że jesteś taki zintegrowany i wiesz, co robisz, nie? Więc to jest trudne
I ja zawsze mówię tak, idź na pierwszą sesję i zobacz, jak się na niej poczułeś. Czasami słyszę od ludzi, że jest pani trzecią terapeutką, do której pani przychodzi i tu już chciałbym zostać, czy chciałabym zostać. Bo to jest akurat taka ta wysublimowana praca z człowiekiem, że my musimy poczuć ze sobą flow. Jak zaczęłyśmy rozmawiać przez telefon, no to się poczułyśmy, tak? I dlatego może ta rozmowa płynąć i płynąć. I tak samo jest z pójściem na terapię, że ktoś sobie siada i mówi, dobra, nie? Jestem tutaj w dobrym miejscu. Kiedy ktoś wyszedł, czasami się zdarzało, że ktoś poszedł do, czy do terapeuty, czy do psychiatry. Miałam taką młodą dziewczynę, studentkę, i ona mówi, że jeden z terapeutów, do którego poszła, powiedział jej, ale ty żadnych studiów nie skończysz w takim stanie. W ogóle zapomnij o studiach, nie? Na szczęście teraz już jest dawno inżynierem, magistrem. Wiem, co się w niej dzieje, więc też dawanie takich wyroków na spotkaniu, to ja już bym miała lampkę z tyłu głowy, że jest niebezpiecznie. Tak, tak. Nie? No właśnie, po czym poznać złego terapeutę? Może to jest nieadekwatne słowo, ale terapeutę, który nie jest dla nas dobry. To się kiedyś nazywało, żeby nie indoktrynować w swoich poglądach na siłę. Nawet jeżeli ktoś... Ja jak się uczyłam w szkole psychoterapii, to słuchajcie, dopiero po 4 latach dowiedziałam się, że prowadzący, jakiego jest wyznania. Nigdy nie padło podczas tego jakieś informowanie ludzi o tym, co on, jak duchowo się rozwija. Bo czasami jest tak, że ktoś się może zasugerować, zapatrzyć, jest taki moment fascynacji w terapii tą osobą, która cię prowadzi, i niechcący możesz zacząć robić rzeczy, których nie chcesz, albo które nie są zgodne z swoim systemem wartości. Więc jak zaczyna się ocenianie ciebie, że tak nie wolno, nie należy i tak dalej na samym początku, to znaczy, że ten ktoś przyszedł i się bawi w wyrocznie albo w Pana Boga. Nie wolno nam tego robić. Jesteśmy po ustawieniach. Tak. Nic nie mówię, ale co się działo, natomiast... Było dużo energetycznie, że tak powiem. Nie możemy za dużo opowiadać, ale naprawdę to było mocne. Mocne, ale przyjemne. Jak na ustawienia i tak ciężkie klimaty, które były przerabiane, to było lekko. I świetliście. I bezpiecznie, tak. Piękna grupa, piękni ludzie i dużo, dużo pięknych rzeczy się działo, jak słuchać tam z tyłu. Wszyscy zafascynowani są, więc naprawdę było magiczne. Pozdrawiamy wszystkich. I zapraszamy. Zapraszamy. Pa. Pa. Miesiąc od ustawień jeszcze nie upłynął, ale mogę wam powiedzieć, że bardzo polecam ustawienia u Ewy. Zmiany w moim życiu dzieją się niesamowite. Dziękujemy, kochani, że byliście z nami. Tradycyjnie wszystkie linki prowadzące do Ewy znajdziecie pod filmem. Jeśli zainspirowałyśmy was, puśćcie proszę w ruch energii obfitości i postawcie nam kawę lub zostańcie naszym patronem. Możecie też wesprzeć naszą upcyclingową ideę i kupić sobie fajny ciuszek w sklepie Ufology. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku Kupy Chrustu. Pa!